Siemano! Witajcie w kolejnej, a właściwie już chyba ostatniej części w tym roku Back to School, w której opowiemy Wam o naszych nauczycielach, bo nauczyciele chyba we wszystkich szkołach są jacyś tacy charakterystyczni. Specyficzni. Specyficzni. Wy też na pewno w swoich szkołach macie takich, więc jeżeli macie, to piszcie koniecznie na dole. No i co? Zaczynamy! Tak, jak widzicie, obcięłam w końcu swoje włosy, bo już miałam ich dosyć. A je mi dała. No, dałam, a nie mi. No dobra, to zacznijmy od tych nauczycielach. Najpierw... Napisz się, czy ładnie mi. Napisz się, czy ładnie mi. Najpierw opowiemy o gimnazjalnych nauczycielach, a później o nauczycielach w liceum. W gimnazjum miałyśmy tych samych tak naprawdę. Tak, bo chodziłyśmy do tego samego gimnazjum, no więc zaczynamy. Chyba od najbardziej charakterystycznej osoby, co? W sensie nie miałyśmy tych samych, tylko no, znałyśmy ich. No tak, ale większość mieliśmy tych samych. Boże, co oni byli charakterystyczni w tym gimnazjum? Najlepsza, no to od rosyjskiego, nasza nauczycielka, która... Pozdrawiamy serdecznie. Która rzucała w ludzi kredą. No. Była taka Franca, ale wszyscy ją uwielbiali, bo miała super poczucie humoru. Właśnie jak jakiś uczeń ją wkurzył, to pisała na tablicy, nagle się odkręcała i puf, rzucała kredą właśnie w tą osobę. Albo podchodziła i na przykład za ucho ciągnęła. Za ucho ciągnęła. Cicho bądź! Ale ona była właśnie taka fajna, wszyscy ją za to lubili i fajna była taka... W ogóle tak... Taka czarownica, ale no, taka... Czarownica, no, taka taka czarownica. W ogóle z perspektywy czasu to się docenia tych nauczycieli, bo tak na przykład nie lubię jej, nie? Ale później sobie myślisz, kurde, ona naprawdę była fajna. Tak, ale ja się z nią kłóciłam często. No. Dobra, przejdźmy dalej. Pani... Facet od plastyki. Pan od plastyki. I je też od WF-u. Był artystą, uwielbiał nas, bo wyczuwał, że jesteśmy inne. No, i takie charakterystyczne. On też był inny, miał długie włosy. Generalnie on miał taką jakby wywalone na prowadzenie tych lekcji. Tą plastykę teraz prowadził. Opowiadał o sobie, swoim życiu chyba. Nie, bo on się bardzo znał na tej plastyce i uważał, że... Że my jesteśmy głąbami! Że tak te głąby się tego i nie tak zrozumieją. Głąby nie zrozumieją tego, bo są głąbami. Więc kiedy on tak podchodził do tych ludzi tam... Więc sobie gadał z tymi ludźmi. On przecież z naszymi kolegami był na cześć. No, siema! Siema! Ze wszystkim. Nie, no był taki równy gość, że nie pytajcie, naprawdę fajna. Fajny facet. Dobra, dalej. Facet od angielskiego. Ojejku, ten też był dziwny! Cała szkoła się z niego śmiała. No, śmiała się z niego, ja nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że on miał taką dużą głowę. No, miał dużą głowę. Ale matko, to było straszne. Ale on też był dziwny. On fajnie uczył tego angielskiego. Miał taki specyficzny, charakterystyczny głos, jakby z radia. Ten głos z radia był taki. Nas lubił, bo my byłyśmy bardzo dobre z angielskiego, zawsze nie, miałyśmy pustki. To jest dziwne. My w ogóle nam się wydawało, że nas wszyscy lubili, a męscy nauczyciele się w nas kochali. Jezus, miałam z mózgiem! Był trochę szykanowany w tej szkole, nie wiem, czy on to wiedział. Wydaje mi się, że tak. Wiedział, ale on też tak miał stosunek do tych uczniów, taki właśnie... No, taki się drażnił trochę z nimi. No nie wiem. Dobra, chyba pani od historii. No, chodź tu bliżej. Ona jak mówiła, to mówiła tak z zamkniętymi oczami i je otwierała na chwilę, po czym znowu je zamykała. Tak tymi powiekami ruszała, tak. I też mi się to podobało, że ona miała chyba jako jedyna w całej szkole taki dopracowany gust, jeżeli chodzi o modę. Ubiór, no. O ubiór. Miała takie swoje specjalne ubranka, garsonki. Pomarańczowa, zielona, niebieska. Miała w ogóle 2 metry. No, taka wysoka wszyscy bardzo. Wszyscy się jej trochę bali. Takie króciutkie włoski. Miała taki wygląd, no, charakterystyczny bardzo. Ale generalnie sobie trochę olewała te lekcje, bo głównie siedziała w pokoju nauczycielskim. Na pogaduszkach. Jadła ciasta i wpadała od czasu do czasu. Wszystko tu dobrze, czytacie dobrze. To ja za chwilę wracam. Też nas lubiła. Kochała nas. Wszyscy nas lubili. No. Ale generalnie to naprawdę tak olewała te lekcje. Po prostu za chwilę wracam, po czym wracała 10 minut przed dzwonkiem, a wszyscy... Super lekcja! A później na sprawdzianie to wszyscy tak ściągali, bo nikt się nie uczył. No dobra, dalej. Jak się nazywała ta od chemii? Taka siwa.
Jest. Ona była, ja się jej tak bałam, ona miała coś z oczami. Ona była strasznie cicho. Wymagająca była. No, chemię po prostu wykładała na poziomie jakichś studiów nam. No. Ja miałam przynajmniej takie wrażenie, to chemia to taki ciężki dosyć przedmiot. A po prostu wymagała od nas, ale może dlatego ja byłam dobra z chemii. Byłaś później dobra? W liceum naprawdę dobrze mi szło. O, ale ona w ogóle się nie uśmiechała. Ja się boję takich nauczycieli. No, trochę była straszna, trochę była straszna. No bo nauczyciel powinien mieć taki stosunek do uczniów trochę taki, nie kumpelski, ale taki ciepły, nie? A ona była właśnie tego. Natomiast pani od biologii, czy tam przyroda to się nazywało, strasznie pozwalała sobie wchodzić tym ludziom na głowę. No i ona cały czas płakała. Ryczała przez nich, bo była taka dobra, taka spokojna i taka kochana dla wszystkich. A dzieciaki wykorzystują właśnie no, takie. No, a oni kurde, po prostu tak sobie olewali ją i masakra. Dobra, no to przejdźmy do liceum. Nienawidziłam każdego nauczyciela tam. Każdego? Ale ja pamiętam, jak ty mi opowiadałaś o tej pani, która podrywała tych chłopaków. A miałam taką kurde od historii, takie kształty rubensowskie, taka no naprawdę przytuszy, ale pięknie zawsze wyglądała, piękne włosy, piękny makijaż, kolczyki, biżuteria, piękne bluzeczki i spódnice takie długie, więc ona bardzo podkreślała swoje kształty i zawsze na obcasach była. Generalnie chodziła na imprezy z moimi chłopakami z klasy i z innych klas, tak ona z nimi na imprezy chodziła, wszyscy ją tam podrywali, ona ich podrywała, była mega wymagająca, dosłownie po prostu też historię wykładała na jakimś uniwersytecie, bardzo taka była właśnie merytorycznie super przygotowana do każdej lekcji, ale kurde no, podrywała tam, oni ją podrywali, nie wiem, no bo taka na obcasikach chodziła no, zawsze. Takich nauczycielek jest bardzo mało. Z kolei moi nauczyciele, nie wiem, każdy też był charakterystyczny. Na przykład pan od matematyki, on tańczył na lekcji. On na przykład rozwiązywał zadanie i tańczył. No. Kurde. Na przykład pan od historii, on mieszka w zasadzie tutaj niedaleko. No ja tak, go widuję. Albo też była pani od polskiego. Ona lekcję prowadziła na speedzie. W sensie tak szybko pisała na tablicy, że nawet nie zdążyłaś przepisać, a ona już ścierała. I z kolejna dawka, i jeszcze gadała i patrzyła się cały czas w górę. Góry. Jak gadała, to tak. Ale ona była w ogóle tak wylusowana, że ona kiedyś ścigała się z moją koleżanką do klasy. A była taka mała, gruba. No i tak my wystałyśmy chyba pod pokojem nauczycielskim i właśnie ona wychodzi, nie? A ona, a co wy tu robicie? Przecież już się lekcja zaczęła. A my, co? I ona nagle zaczyna biec, a my... I moja koleżanka za nią! I się ścigały do tej klasy! Słuchajcie, to było takie komiczne. Jezu, dziwne. No. Natomiast moja pani od języka polskiego była moją wychowawczynią. To był jakiś człowiek diabeł. O Jezu. Niby była dobrym człowiekiem i uczniowie ją tak po szkole lubili. Nawet do niej do domu przychodzili, tak ją traktowali jak taką przyjaciółkę. Ale generalnie ona potrafiła na lekcji postawić 100 jedynek. Ona stawiała po prostu jedynki tonami. Jezu. Ludzie robili zdjęcia naszemu dziennikowi, bo każdy miał 12 jedynek. Jejku! I tylko jakąś jedną dobrą ocenę. Ona codziennie, codziennie mieliśmy ten polski i codziennie stawiała te pałę, bo pytała za każdym razem, dobra, odpytujemy. I 5 osób każdemu pałę, bo nigdy nikt nic nie wiedział. Jakie ja te pytania zadałam? Nie wiem, jakieś w ogóle z kosmosu, wiesz, jakieś takie, no strasznie trudny był ten język polski z nią. Ona w ogóle właśnie strasznie szykanowała tych ludzi. Widziała, że ktoś, no nie wiem, nie lubi wypowiadać się publicznie, wstawać, bo to trzeba było od razu wstawać. Wszyscy się patrzyli na tą osobę, a ona specjalnie wypytywała właśnie tych, którzy się najbardziej bali tego odpowiadania. Masakryczna była, niszczyła tych ludzi. Ja miałam cały czas zagrożenia z tego polskiego, ledwo zdałam w ogóle, bo miałam pałę u niej. Właśnie. Rąbnięta jakaś była teraz z perspektywy czasu. W ogóle się nie nadawała, nie radziła sobie z tą klasą. Naszą, jako wychowawczyni, masakra. Masakra. Niektórzy właśnie nauczyciele nie są, nie powinni być nauczycielami, poza tym nie mają podejścia taki właściwego. Nauczyciel, zwłaszcza wychowawca, powinien sprawić, że ta klasa zintegruje się jakoś, a oni w ogóle nie poświęcili temu żadnej uwagi.
tak niezgraną klasę powinni, nie wiem, no wysłać na jakieś kurde, na jakieś, nie wiem, integracyjne wyjazdy, coś, a nie po prostu... A nie mieliście żadnych jeszcze wyjazdów? Skłócała tam cały czas nas wszystkich. Nie, no masakra. Nie wiem, czy my mieliśmy wyjazdy, czy nie, ja to tam prawie nie chodziłam tej szkoły. Więc nie, z liceum mam obrzydliwe wspomnienia z nauczycielami, ale z gimnazjum byliśmy jeszcze. Kto u ciebie czuł taki? Z fizyki chyba ta babka. Z fizyki, ale w gimnazjum? W liceum. A w liceum? A w liceum ta z fizyki. Nie, ona nie była taka charakterystyczna, tylko ona była taka jakby wyjęta z jakiegoś XVIII wieku. Tak ją wyjąć, postawić, ona była taka jak, o wiem, z czym mi się kojarzyła, ze struną. Była taka prosta i taka wszystko zawsze musiało być. No, tak mi się kojarzy trochę fizyka. No, no, w sumie, ale dobrą fizyczką była. Jezu, ale ja powiem wam, że ja z tego liceum to ledwo co pamiętam tych nauczycieli. Z fizyki w ogóle ja nie pamiętam, kto mnie uczył. Jezu, jak to dziwne. Z angielskiego nawet nie pamiętam w ogóle, jakich miałam nauczycieli. Pamiętam tylko, że z biologii też miałam babkę, która ryczała cały czas przez tych uczniów. A to jest druga sprawa, bo niektórzy... Niektórzy ludzie w klasach tak się ze sobą zintegrują, że oni po prostu wjeżdżają na nauczycieli. Ja nie rozumiem takiego zachowania. Jakiegoś pyskowania, przeklinania, to jest... No, nie, w ogóle wjazd na nauczyciela jest słabe. Nie róbcie tego, to jest słabe. To jest starsza osoba i ten gówniarz myśli, że jest mądrzejszy od jakiejś starszej osoby. To jest dziwne. Dobra, chyba wystarczy. Piszcie, opiszcie jednego najbardziej charakterystycznego swojego nauczyciela w komentarzu. No. A my się żegnamy. Zostawcie kciuczki w górę, subskrybujcie kanał i kochamy was. Pa! You give me some